Było święto żydowskie, Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 grzużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek. Wziął swoje łoże i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa za to, co uczynił w szabat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bardzo się cieszę, że w ten drugi wtorek miesiąca, jak trafiło mi się akurat, że jestem tutaj w marcu i że przypada to na 13 dnia miesiąca, kiedy czcimy też Matkę Bożą, którą bardzo kochamy i której się zawierzamy. Jeśli ktoś z was jeszcze nie oddał się w niewolę Matce Bożej, to ja bardzo gorąco do tego zachęcam, bo to zmienia jakość życia. Widzę po sobie, że to jest moment przełomowy, także jeżeli ktoś z was o tym myśli, a tego nie zrobił, to do tego bardzo zachęcam. A jednocześnie jesteśmy podczas wieczoru uwielbienia, uzdrowienia, uwolnienia. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, ale też i o tym mówiła Maryja w Fatimie. Kto z was czytał te objawienia? Tam jest nie tylko prośba o nawrócenie, o różaniec, ale spośród rozmów z dziećmi, które miała Matka Boża w 3 ostatnich rozmowach, w sierpniu, we wrześniu i w październiku, Kościół prosił dzieci, żeby Maryja dokonała cudu uzdrowienia. Że Pan Jezus przez nią to zrobił. I dzieci mówiły wprost do Matki Bożej: chcemy, abyś uzdrowiła tę i tę osobę. I Kościół nalegał na to. Hierarchia Kościoła nalegała. Chcemy cudu. Trochę to przypominało wołanie faryzeuszów w Biblii, kiedy mówili do Jezusa: chcemy znaku. No ale tak było. To były takie czasy 100 lat temu w Kościele, gdzie jeszcze charyzmaty były prześladowane. I ojciec Pio, i ojciec Dolindo, Ruotolo. I też dzieci z Fatimy. Ale mamy zanotowane, co Maryja odpowiedziała za każdym razem. Maryja odpowiedziała: uzdrowię, ale nie wszystkich.
trzy razy się to powtarza. Uzdrowię, ale nie wszystkich. Potrzebują nawrócenia. I zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia też o tym mówi, ponieważ są miejsca w Ewangeliach, gdzie czytamy: uzdrowił wszystkich. Są takie miejsca. I są takie spotkania z Panem Jezusem, gdzie do świadectwa o uzdrowieniu wychodzi co druga osoba albo podnosi rękę: ja dzisiaj doświadczyłem czegoś ważnego. Natomiast dzisiaj akurat na ten moment, na 13, mamy Ewangelię, kiedy przy sadzawce było wielu chorych i Pan Jezus ich widział. Wielu sparaliżowanych, było tam mnóstwo chorych, jak mówi Ewangelia. Ale Pan Jezus zauważył jednego. I ten jeden wcale nie chciał uzdrowienia. Czekał 38 lat, a gdy Pan Jezus mu mówi o uzdrowieniu, to on mówi: nie ma takiej możliwości. Za każdym razem, gdy jest poruszenie sadzawki, ktoś mnie uprzedzi. Nie ma możliwości, żebym doświadczył uzdrowienia. A jednocześnie Bóg patrzy w jego serce i coś tam widzi. Nie wiemy co, ale coś widzi w tym człowieku, że mówi mu: wstań, weź swoje łoże i chodź. Nie komuś innemu, nie paralitykom obok, ale akurat temu. Nie znamy jego imienia. Ale powiedział do konkretnego człowieka: taki jest Bóg. I Maryja, która mówi: uzdrowię, ale nie wszystkich. Potrzebują nawrócenia. Bóg patrzy w serce. Bóg nie patrzy na to, co na zewnątrz, ale patrzy w serce moje i twoje i widzi, co tam się dzisiaj dzieje. Co się teraz dzieje w twoim sercu. Czy jest tam, czy jest ono gorące dla Jezusa? Czy jest zewnętrzne tylko? Ile razy się zdarza, że modlimy się w kościele, jesteśmy na mszy świętej, wychodzimy z niej i nic się nie zmienia. Nic się nie zmieniło. Przyjęliśmy Boga do serca, ale nic się nie zmieniło. Weszliśmy do kościoła pokłóceni z kimś i wychodzimy z kościoła i myślimy, jak dalej tej osobie jeszcze można dopiec. Jesteś może niemiła dla męża? Akurat dzisiaj, wczoraj byłaś miła, ale dzisiaj tak wychodzi. I wyjdziesz z kościoła dalej z tym zamiarem, żeby być niemiłą. Zobaczcie, ile mamy takich modlitw. Zewnętrznie można by powiedzieć, jacy wspaniali ludzie są we wtorek w kościele, czciciele Matki Bożej. A z drugiej strony Bóg patrzy w serce. Przychodzili czciciele Matki Bożej do Fatimy i uzdrowie, ale nie wszystkich. Niektórych. Potrzebują nawrócenia. To jest wołanie do każdego z nas. Jeżeli obchodzimy 13 każdego miesiąca i mówimy różaniec fatimski i oddajemy się w niewolę Maryi i różaniec mamy codziennie w ręku, naprawdę Bóg dalej do nas mówi: potrzebuję twojego nawrócenia. I to nawrócenie to jest to wielkopostne wołanie. Pragnę miłosierdzia, nie ofiary. Nie więcej modlitwy, ale żeby ta modlitwa, którą odmawiamy, to uwielbienie, które mamy, żeby się przekładało na miłosierdzie w naszym życiu. Żeby różaniec się przekładał na miłosierdzie w moim życiu. Że odpuszczę, że nie będę walczył, chociaż mi się należy. Że pierwszy wyciągnę rękę, że powiem przepraszam, chociaż to ktoś mi powinien powiedzieć przepraszam. To jest miłosierdzie. Nie z lęku, ale dlatego, że chcę być, Panie Jezu, z Tobą, blisko Ciebie, jak Twoja matka, pod krzyżem, nie uciekając spod Niego, ale być Ci wiernym. Niech te słowa, będziemy więcej mówić, w konferencji chcę więcej powiedzieć, która będzie po różańcu, ale niech te słowa jakoś zachęcą nas do tego, że ja potrzebuję nawrócenia. Że Bóg chce uzdrawiać, ale patrzy w moje serce. Co tam się dzieje? Jak ja, z czym przychodzę do Jezusa? Czy chcę wyjść inny? Czy chcę pod ołtarzem dzisiaj zostawić broń?
tą bronią jest słowo, mój intelekt, to, że mam większą wiedzę od kogoś, że łatwiej mi kogoś obgadać, zniszczyć, zostawić tę broń, żeby wyjść nowym z Kościoła, innym. Niech to pragnienie w nas gdzieś powstaje coraz bardziej. Do tego zachęcam, aby wołanie Maryi o nawrócenie dotknęło nas, żebyśmy nie myśleli, świat potrzebuje nawrócenia, a nie ja. Ja potrzebuję nawrócenia. Ja ksiądz, ty mąż, ty żona, czy dziecko, czy każdy z nas potrzebuje nawrócenia, aby nie zajmować się tym, co diabeł proponuje, a zajmować się tym, co Bóg proponuje. Ale o tym powiem więcej na konferencji. Może niektórzy mnie widzą, może niektórzy nie widzą. No trudno, jest jak jest. Bardzo się cieszę, że niektórzy z was mnie przywitali w taki sposób, że powiedzieli, już dzisiaj się z ojcem widzieliśmy na YouTubie, bo oglądaliśmy kolejny odcinek rekolekcji. To bardzo miłe, także ci z was, którzy z którymi się znam, to bardzo się cieszę. Jak ktoś z was chciałby później trochę kontynuować pewne treści, to ja głównie mówię na kanale, na YouTubie, na kanale Mocni w Duchu. Także tam teraz są rekolekcje Przyjdź Królestwo Twoje. Ale chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, tak sobie próbowałem coś ułożyć odnośnie uwielbienia, o którym tu jest mowa, a jednocześnie, żebyśmy pewne rzeczy sobie troszeczkę poukładali, jak to z tym uwielbieniem jest, jak jest z Bogiem przy nas. I dlatego mam takie pytanie na początku. Będę widział wasze ręce mniej więcej, ale proszę, pokażcie mi tutaj teraz, gdzie jest Bóg. Ręką. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, pokazać palcem, gdzie jest Bóg. A z tyłu? Okej. Dobrze. Odpowiedzi są przeróżne. A znaczy przeróżne. Każda jest prawidłowa. Tak? Bo Pan Bóg jest wszędzie. Więc prawidłową odpowiedzią było, jak ktoś tak machnął rękoma. No bo jest wszędzie, tak? Jak ktoś pokazał tam, to też ma rację. Ale bardzo duża część osób pokazała, na chwilę muszę wejść na ławkę, bardzo duża część osób pokazała tak, na siebie, na swoje serce, tak, że Pan Bóg jest w sercu i każda odpowiedź jest prawidłowa, którą zrobiliśmy, ale ważne jest pierwsze skojarzenie, które mam i uwielbienie zmierza do tego. Celem uwielbienia jest doświadczenie, że Bóg mnie wypełnia całego. Czyli to prawda jest, że On jest w tabernaklum, że jest na ołtarzu, że jest wszędzie, ale uwielbienie zmierza do tego, że On mnie przenika, że On mnie przeszywa całego i wtedy pierwszym skojarzeniem, gdzie jest Bóg, pokaże na swoje serce. Ale każda odpowiedź była prawidłowa, a jednocześnie to skojarzenie niech nas jakoś tutaj poprowadzi dalej. Co ja kojarzę odnośnie Ducha Świętego? Przedstawimy to na środek. To nie jest takie ciężkie. Nie jest takie ciężkie? No dobra, tylko żeby nic nie spadło. Super. Tak będę was widział więcej. A tak pytanie, kto tworzy dystans między Bogiem a człowiekiem? Bóg czy człowiek? Bóg chce, żebyśmy za blisko nie podchodzili? Bóg chce, żebyśmy podchodzili? Żebyśmy weszli na ołtarz? Jak będzie polecenie, to wtedy nawet wchodzić. Jak Bóg mówi, bardzo dobrze. Dlatego, że przy uwielbieniu, uwielbienie jest czymś takim, że
ja sprowadzam Bóg chce pierwszy, ale ta bliskość Boga, żeby całego mnie wypełniała. Bo jak pokazujemy na serce, to znaczy, że nie ma dystansu między Bogiem a mną, że my mamy być jedno i to jedno naprawdę w środku. A możemy mieć takie myślenie, że jednak Bóg chce dystansu. Nie podchodź za blisko, nie spoufalaj się, bo to Bóg. A z Bogiem przecież można tak spoufalać się? Można mu mówić tak, jakby nie było dystansu? Jest czy nie dystans? No właśnie. I jeżeli mówicie, słyszę różne głosy, że trochę jest, albo trochę nie ma, albo że nie ma. I uwielbienie zmierza do tego, żeby dystansu nie było. Ani zewnętrznego, ani wewnętrznego. Do tego zmierza uwielbienie. Natomiast będziemy się spotykali też z taką tendencją, że jednak musi być dystans do Boga. Bo tego wymaga godność, szacunek. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, ale po to są balaski w Kościele. Żeby zrobić pewną granicę pomiędzy Bogiem a nami. I za każdym razem, jak wznosimy ręce, żeby przyjąć, uwielbiać Boga, żeby sprowadzać Boga do naszego serca, wznieście ręce do góry dwie mocno. Dwie. I zobaczcie, co się robi z rąk. Co się robi z rąk? Panie w kuchni powinny wiedzieć od razu, co to przypomina. Jeszcze raz zróbcie to. Co to przypomina? Lejek. Dokładnie. To jest lejek. I tym jest uwielbienie. I to nie jest lejek, żeby tam gdzieś kapało, tylko w konkretne miejsce. We mnie. Że tutaj ma ta łaska, żeby mnie przenikała. Że ja chcę być cały w obecności Pana Boga. I to nie jest łatwe, bo wyjdziemy z kościoła, ktoś nam powie, jedna, druga osoba, coś niemiłego i już ta łaska jakby paruje szybko, jak zupa. Bardzo szybko paruje. Kipi czasami, że aż po prostu i nic z tego nie zostaje. Ale potem znowu idę i znowu uwielbiam Boga. Mam taką jedną osobę we wspólnocie, która heroicznie uwielbia Pana Boga w trudnych momentach. Ma męża, ma dzieci i za każdym razem, jest wybuchowa. I za każdym razem teraz ma taką, od jakichś 2 lat, takie coś robi, że jak widzi, że już wulkan strzela, to opuszcza to miejsce w domu, czyli mąż ma spokój, a ona idzie uwielbiać Boga. I ma taką zasadę. Uwielbiam tak długo, aż mi przejdzie. Czyli aż łaska Boża wypełni moje serce. Ja myślałem, że takie długo, bo dla mężczyzny tak by było, długo to już z pół godziny, to tak długo. A tu się okazuje, że ona czasem 3 godziny siedzi w innym pokoju i wychodzi uśmiechnięta do męża. Czyli ten czas, można powiedzieć, zmarnowała 3 godziny. Ale tak naprawdę widzę, że ona zyskała tydzień. Że tydzień małżeństwa zyskała. Przez to, że zrobiła ten lej, chociaż jak mi mówi, to uwielbienie nie zawsze jest z rękoma w górze. Czasem jest leżąc krzyżem, bo jest tak toporna i w ten sposób potrzebuje leżeć krzyżem, żeby to wszystko zło, co jest w niej, żeby po prostu Bóg od niej odjął. I Bogu dziękuję, że są tacy ludzie, że jestem przekonany, że pośród was też są, że my spotykamy takich ludzi. Nie mówię o tym, kto żył 500 lat temu czy coś, święty, tylko ja tych ludzi znam. Akurat tę kobietę modlimy się na spotkaniach modlitewnych razem, ale wiem, jak walczy. I to czyni uwielbienie w nas, że Bóg nas przemienia. Kochani, żeby uwielbiać, to ja muszę widzieć cel, po co to robię. I to powiedziałem. Bóg ma mnie przenikać. Serce moje ma być sercem Boga. Moje myśli mają być myślami Boga.
żeby to przewiało mi wszystko. Tam, gdzie nie jest Boże, to niech to przewieje. Dlatego jest bardzo ważne nasze rozumienie, że ja chcę bliskości Boga. Jak będziecie gdzieś słyszeli, że nie można blisko do Boga, bo jest taka wizja też Boga, to jest wizja starotestamentalna, która powie, żeby podejść do Boga, musisz to, to, to i to. Nie możesz przekroczyć granicy, bo Bóg cię pokaże. No i takie są fragmenty w Biblii, kiedy do Mojżesza mówi Bóg, nie wolno wam się zbliżać do tej góry. Jak ktoś z was przekroczy tę granicę, gdzie jest Bóg, będzie trupem. Nawet kapłani jak podejdą, jak przekroczą tę granicę. I Bóg wielokrotnie to mówi w Biblii. Czyni granicę. Nie zbliżaj się, nie podchodź, jest przybytek, gdzie mogą podejść tylko niektórzy w określonym czasie, a inni nie mogą podejść, gdzie jest prawo, żeby zrobić tak czy tak. Przekroczysz to prawo, to już jest źle. I zobaczcie, taki jest Bóg w Starym Testamencie. A to jest Biblia, którą uznajemy. To nie jest tak, że my przyjmujemy tylko Nowy Testament, a Stary wyrzucamy. Oczywiście są jakieś symptomy w Starym Testamencie bliskości Boga, ale ich jest bardzo mało. Zasadniczo, jak ktoś czyta Stary Testament, to widzi, Bóg tworzy dystans. No, co chwilę tam jest prawo niezbliżania się do Boga, a jeśli mam się zbliżyć, to tylko czasem mogę, a w większości nie. Natomiast w Nowym Testamencie, co czytamy w Nowym Testamencie? Pan Jezus kładzie rękę na głowie, na ramieniu, wkłada palce do uszu, na oczach, mówi wstań, bierz łoże, przychodzi do domu, przytula grzesznika, podchodzi do prostytutki, chodź za mną, idzie do celnika, będziesz moim uczniem, chodź za mną, Mateuszu. To robi Pan Jezus w Nowym Testamencie. Gdzie my byśmy powiedzieli, Jezu, nie podchodź do niej, bo to prostytutka. Będziesz moją uczennicą. Chodź, nikt cię nie potępił, to ja ciebie nie potępiam. To jest Jezus. On łamie wszystkie granice, które były do tej pory stworzone. To wszystko, co mamy w Starym Testamencie, Pan Jezus złamał. Czy w Starym Testamencie mamy innego Boga niż w Nowym Testamencie? Ten sam czy inny? No nie mówcie. Ten sam naprawdę? Dobrze, to macie rację. Tak, to jest ten sam Bóg, ale wszystko jest tak samo? Coś się w Bogu zmieniło? Że w Starym Testamencie był taki, że granice, a w Nowym Testamencie to już wszystkich dotykał, przytulał i... Czy coś się w Bogu zmieniło? Jakoś się poprawił albo... Nawrócił? Coś się stało? Co się stało? Właśnie, tu jest dobry głos. Zobaczcie, jak mówimy wyznanie wiary, to w Bogu coś się stało. A co się stało? Stało się? Co jest w wyznaniu wiary? Słowo stało się ciałem. Bóg jest ten sam. Ale coś się zmieniło. Coś się zmieniło. I w Starym Testamencie, gdy mówimy o Bogu, to rzeczywiście jest to Bóg odległy. Dlatego, że w Starym Testamencie Boga można było poznać przez stworzenie. Że stworzył świat. Że to wszystko jest takie piękne. Był Bóg na odległość, bo nie był w sercu. Były namiastki tego, że jest w sercu. On to zapowiadał przez proroków. Ale wszystko się stało przez Maryję. Wszystko się stało przez kobietę. Kiedy Bóg, patrząc na zło na świecie, Trójca Święta mówi, trzeba tam zejść. I plan Boga jest taki, że będzie to przez kobietę, czyli przez zjednoczenie w ciele kobiety. To jest ta bliskość. Zobaczcie, ona się tu zaczyna. Że Bóg tak przychodzi, że On jest w człowieku. Maryja nam pokazuje,
w jaki sposób Bóg jest w nas, że to jest ta sama krew. To jest ta sama krew. To jest to samo ciało, to samo znaczy inne DNA, ale to, no to jest to samo. To samo. Jak teraz u nas jedna osoba też ze wspólnoty, dziecko, niemowlak zachorował na sepsę. Ja nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale za późno poszli do lekarza. I to była krew, to już była jak zupa u tego niemowlaka ponadmiesięcznego. I nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale tak się robi w takich sytuacjach, że wzięli już po urodzeniu, że przetoczyli dziecku krew od matki bezpośrednio, bez badań, czy się krew zgadza. Włożyli w szczółenko tutaj igłę, a matce dożyły. I spuszczali krew i od matki brali od razu przez szczółenko, bez żadnego badania, bo lekarz powiedział, nie przeżyje do badania. Dojrzała taka lekarka to była. I zaryzykowała, ale tak, zobaczcie, to jest, pokazuje to po to, żebyśmy zobaczyli jedność Boga z człowiekiem, z Maryją, którą wybrał, ale też i z każdym z nas. Dlatego uczymy się od Maryi tej bliskości. Natomiast to, co ważne, żebyśmy w uwielbieniu wzięli pod uwagę, wszystko się zmienia przez wcielenie, wszystko się zmienia. Od tego momentu zwiastowania wszystko się zmienia, bo daleki Bóg stał się Bogiem bliskim, stał się człowiekiem pośród nas. Jak chcesz się uczyć uwielbienia, to ucz się od Maryi. Stawaj z Maryją w zwiastowaniu i w problemach, które z tego wynikają. Bo człowiek uwielbienia to nie jest człowiek, który nie ma problemów w życiu. To jest człowiek z problemami, ale przeżywa je tak, jak to jest człowiek uwielbienia. To jest to zjednoczenie, które ma Maryja. I życie Maryi od momentu wcielenia nie jest życiem usłanym różami. Chociaż często byśmy się tego spodziewali, tego oczekiwali. Panie Jezu, ja Cię tyle uwielbiam, jak ta kobieta w domu. Nie wiem, ona mi o wszystkim nie mówi, ale ja nie wiem, czy ona tych godzin nie ma co drugi dzień. Tak? I czy nie możesz, Panie Jezu, w końcu zrobić, żebym była mniej nerwowa, żeby te emocje we mnie nie buzowały? Bo tutaj jest przekwitanie albo coś i jakoś tak wszystko. A Pan Jezus właśnie mówi, ja chcę, żebyś Ty uwielbiała. To o to mi chodzi. Po to jesteś tak stworzona, żeby uwielbiać Boga w tym momencie więcej. A Ty masz pretensje, że tak to... Inaczej byś nie poszła do pokoju obok, tylko przed telewizorem siedziała. Zobaczcie, jak Bóg walczy o nas, a my sobie tak tłumaczymy, Panie Jezu, zmień to i to, zrób to i to i wtedy już nie będę musiała tyle się modlić, no, albo tak dużo czegoś. A Bóg się posługuje naszymi różnymi trudnościami i one dla nas są problemem, nie dla Boga. Jak patrzymy na przypowieść o miłosiernym Ojcu, dla Boga nie jest problemem, żeby przytulić, gdy dziecko śmierdzi. To nie jest problem. Nie jest problemem przytulić tak, żeby się pobrudzić, jak ojciec przytula syna. To nie jest problem. Dla nas to jest problem. My się czujemy nieswojo, że podchodząc do Jezusa, tak jakbyśmy czynili Go nieczystym, jak podejdziemy za blisko. To my mamy problem, ale nie Jezus. Dla Pana Jezusa On chce nas przytulać za każdym razem. On chce być blisko. Dlatego tak potrzebne jest uwielbienie. Chciałbym jeszcze powiedzieć dwa zdania o tej zmianie, o wcieleniu. Dlatego, że zobaczcie to, z uwielbieniem jest tak, że to Bóg robi wszystko, On robi wszystko, żeby do nas podejść, żeby wyciągnąć rękę. My w pewnym momencie, gdy zaczynamy się modlić, uwielbiać, modlić na różańcu, o uzdrowienie, to zaczynamy sobie tak myśleć, ale mam przypływ wiary. Ale normalnie już, ale dzisiaj się modlę. Zobaczcie, co się z nami dzieje. Ja widzę po sobie, że ja tak mam. Zamiast być dalej w Bogu, to nawet w modlitwie
ja się zaczynam koncentrować na sobie, bo mi jest tak dobrze. Albo jak ktoś mówi nowendę pompejańską, no to już dzisiaj zmówiłam tą trzecią. I już się dobrze czuję. A Bóg chce, żebyśmy cały czas byli w Niego wpatrzeni, również w uwielbieniu, żeby nam się przypominały w głowie momenty, kiedy zło w nas wygrywa. Zobacz, to uwielbienie teraz, które będzie, ma skutkować, że zło jest pokonane. Nie koncentruj się na sobie, na dobrym samopoczuciu, ale wejdź w coś trudnego. Nie lubię przełożonego, nie lubię przełożonej, ale mam ohydnego pracodawcę, co za, albo kogoś w pracy cały czas. Wejdź w uwielbieniu, w zjednoczeniu, gdy jestem ten lej, tyle łaski jest we mnie i patrzeć w uwielbieniu. Boże, jak Ty kochasz tę osobę? Ja już mi się wymiotować chcę, jak na nią patrzę znowu. Ale a Tobie nie, Panie Jezu? Jak to możliwe? Jak to jest możliwe? I w tym momencie łaski Bóg daje nam, pokazuje nam, gdy zacznę w tym momencie myśleć o tym, co trudne, pokazuje nam, jak to się dzieje, że On kocha. To jest nieprawdopodobne, ale On to robi. On to robi. Jak widzę kogoś, czasem i nawet wierzącego, kto mi raz depnie na odcisk, drugi raz depnie na odcisk, potem coś na mnie nagadał, potem jeszcze coś, a potem do mnie się fałszywie uśmiecha i wyciąga rękę i patrzę i mówię, no nie, ja już mu nie ufam. Ty też to widzisz i ty mu dalej ufasz i z reguły słyszę odpowiedź, tak samo mu ufam jak tobie. Tak samo jak tobie. Bo ja też to i tamto, a potem staję przy ołtarzu i Panie Jezu, przecież wszystko jest dobrze. A jednak i znowu potrzebny jest lej, niech ta łaska, ta bliskość Boga, niech ona nie tylko zstępuje na mnie, ale w tym momencie przemienia tam, gdzie sobie nie radzę. Tam, gdzie sobie nie radzę, żeby być jak Jezus. Człowiek uwielbienia staje się człowiekiem, który jest w stanie żyć modlitwą 24 godziny na dobę. To jest niemożliwe przy modlitwie odmawianej, nawet przy różańcu, który kocham. Jest niemożliwe, żeby modlić się na różańcu non-stop. Można dużo, ale nie non-stop. Natomiast w uwielbieniu można trwać non-stop, bo to jest serce, w którym mieszka Bóg. To jest, wtedy patrzę na drugiego człowieka, uwielbiając Boga. Rozmawiam z kimś, uwielbiając Boga. I on widzi, że w tym jest coś niezwykłego. Doświadczenie miłosierdzia, czy coś, co zupełnie przekracza. Taki człowiek to widzi, ale to nie chodzi o pokazywanie, tylko o takie doświadczanie Boga w sobie, że się wszystko zmienia. Kochani, chciałbym wam powiedzieć jeszcze o takiej wymówce przed uwielbieniem. Ile razy nam się zdarza taka sytuacja? Ja mówię o sobie. Tak naprawdę mówię o sobie, ale wiem, że to są rzeczy, które się powtarzają i przeżywamy to, że powiem, a jestem zmęczony, a dzisiaj nie mam siły, albo ktoś mi jakoś tak mocno tam jakoś coś zrobił, że ja już dzisiaj mi jest trudno, albo powiem, że jestem przepracowany, albo niewyspany, albo coś tam jeszcze wymyślę. A najczęściej w takich sytuacjach chodzi o grzech. U źródła tego jest to, że ja się z kimś pokłóciłem. Albo nie przygotowałem do modlitwy. Byłem na mszy świętej, której nie byłem przygotowany i nie przeżyłem jej w ogóle. I potem jest jakaś modlitwa jeszcze potem, a nie, ja już nie mam czasu, wychodzę. Albo no, tłumaczenie siebie na różne sposoby, ale u źródła tego za każdym razem jest grzech. I to jest o tyle ważne, że my pobożni ludzie, my, którzy się modlimy i którzy uwielbiamy Boga, tak łatwo nam przychodzi z tego się zwalniać, pod różnymi pozorami wymyślamy różne święte racje,
że człowiek musi być wypoczęty, że trzeba przecież to, że tamto, że sen potrzebny. I to wszystko się zgadza. Tylko snu nie było dlatego, że nie mogłem zasnąć, bo obejrzałem coś takiego w telewizji, że potem się tak szybko nie zasypia. Bo jechałem samochodem, że albo gdzieś tam kogoś coś, albo przez kimś przez telefon już tak naplotkowałam się, bo przecież po takim czymś to się nie śpi od razu. No. I potem o trzeciej zasypiam i jeszcze mówię, że to zły duch, gdzieś tutaj nie mogę spać. I różne rzeczy sobie umiemy wytłumaczyć, a tak naprawdę źródłem tego jest grzech. I warto to nazywać, bo zły nas odciąga od tego, żebyśmy mieli serce Jezusa. Od tego nas odciąga. Dlatego nas odciąga od uwielbienia. Powiem sobie, ile razy takie coś widziałem. Teraz już nie mogę się pomodlić, bo za dużo emocji we mnie. Za bardzo buzuję. Już i tak modlitwa nie wyjdzie. To po co? Tak, to są usprawiedliwienia ludzi pobożnych, a Bóg nam mówi teraz. Jest ci źle? Uwielbiaj. Masz jakiś problem? Uwielbiaj. Nie tłumacz Bogu, jak te problemy są wielkie, tylko zacznij uwielbiać. I w uwielbieniu dojdziemy do tego, nas Bóg prowadzi, do takiego ślepego zaufania Bogu, że oczami swoimi widzę, że sytuacja nie zmienia, że syn się nie nawraca, że wnuczek dalej jest agresywny, że to się nie zmienia. Oczy mi pokazują jedno, a Bóg mówi, wierz tylko, ufaj. I to jest to, wbrew nadziei, mieć nadzieję. I do tego prowadzi uwielbienie. To jest owocem uwielbienia, jeśli tylko się na to będziemy zgadzali. Kochani, kończę, bo taki jest mniej więcej czas. Natomiast bardzo was zachęcam do tego, żeby nastawać w porę i nie w porę na siebie, i wyciągać ręce do Boga. Za każdym razem, gdy je podniesiecie do góry, kuchnia niech się przypomni. Lejek. Albo panom samochód do paliwa lejek. Tak? O to chodzi. Ja po to podnoszę ręce. A jak zobaczysz, że zaczyna ci być dobrze, że Panie Jezu, ale dzisiaj fajnie jest teraz, to zacznij sobie przypominać trudne rzeczy. Bo Bóg nas wtedy chce uczyć kochać, uczyć miłosierdzia. I uwielbienie zmierza za każdym razem ku temu, żeby w moim sercu był Pan Jezus. We mnie, tu, najbardziej tu. Bo każdy z nas jest świątynią Boga, to znaczy tabernakulum. Każdy z nas, serce nasze jest tabernakulum Boga. Jest pewna różnica pomiędzy tabernakulum naszego serca, a tym tabernakulum. Wiecie jaka? Taka różnica, że to tabernakulum zrobił człowiek, a to tabernakulum zrobił Bóg. Dlatego on nam w Biblii mówi przez świętego Pawła, że tutaj jest, tu jest Bóg. Świątynia Boga jest tu, wy nią jesteście. Dlatego, że to tabernakulum stworzył Bóg i On tam chce być. Przez komunię, przez uwielbienie, non-stop chce być. Nie tylko przez chwilę. Żeby dalej nie gadać, to przejdziemy do uwielbienia. Tylko potem nie wiem, czy jeszcze będzie na to czas, więc pozwolę sobie jeszcze powiedzieć dwa słowa o tych rzeczach, które przywiozłem. Więc tak jak wam pokazałem na początku, dwie książki. Jezus uzdrawia dziś, Jezus uwalnia dziś. Bardzo was do nich zachęcam. To są najlepsze książki, które napisałem. I jest taka płyta o rozeznawaniu duchowym, żeby nie uciekać, to jest 5 godzin ponad konferencji, żeby nie uciekać od, że tam a zmęczenie, a tu, coś tam jeszcze, tylko nazywaj rzeczy po imieniu. I o tym mówi ta płyta. Natomiast wyczuwałem, że będzie więcej pani tutaj, i są jeszcze dwie fajne książki dla kobiet. Jedna jest moja, to jest Kobiety szalone dla Jezusa. I to jest o tym, powiem jeszcze jedno zdanie. Bo ja mam taką, zobaczcie, kto jest po lewej, kto jest po prawej. Zobacz, że
Kobieta, kobieta. No, może wyjątkowo mężczyzna po jednej. No popatrzcie, jak siedzimy, tak? Że jest więcej kobiet w Kościele i są różne teorie na ten temat. Niektórzy mówią, że emocje, coś tam. Natomiast ja mam taką teorię, mogę jeszcze 3 minuty? Ja mam taką teorię, która jest prawdziwą, ale to nie jest teologia, tylko moje doświadczenie, że kobieta dużo bardziej niż mężczyzna rozumie Boga. Dlatego, że kobiety dostały od Boga taki dar. Macie go za darmo. To nie jest, że zasłużyliście na to. Ale macie go za darmo. Kobieta ma taki dar, że rozumie Boga biologią. Mężczyzna rozumie intelektualnie, emocjonalnie, teologicznie. Wy też zresztą, drogie panie. Ale wy macie coś więcej. Bóg wam to dał, że rozumiecie Boga biologią swoją. Bo kobieta wie, co to znaczy mieć życie w sobie. Mężczyzna tego nie wie. Wie duchowo. A wy, drogie panie, wiecie, co to znaczy mieć życie w sobie. Że serce bije w środku. Wy to wiecie. I to nie jest twoje serce. Ale jesteś z nim zjednoczona. Kobieta, która ma życie w sobie, zobaczcie, co robi. Ja mam 14 lat młodszą siostrę. Więc ja umiem przewijać dzieci i widziałem decyzję mojej mamy, które podejmowała. Kobieta, która ma życie w sobie, wszystko podporządkowuje temu życiu. Wszystko. Non stop. Moja mama mówiła, teraz tego nie wypiję, bo mam życie w sobie i je tak kocham, że to teraz tego nie zjem. Bo nie. Teraz muszę się położyć. A tutaj stos do prasowania, a tutaj niebugotowane. Nie ma nic ważniejszego. Ja się teraz muszę położyć, bo mam życie. To nie jest pytanie niedziela, wolno czy nie wolno. Mam życie w sobie i wszystko niemu podporządkowuję. Pojechaliśmy na wakacje z bratem i z tatą, a mama została w domu. Ja nie mogę teraz jechać. I nie żałuję. Kocham życie, które jest we mnie. Widziałem, że mama nawet się w nocy tak układała, nieświadomie. Tak leży, żeby chronić życie. Zobaczcie, 24 godziny na dobę, non-stop modlitwa. Non-stop myślę o życiu, które jest we mnie. I wy, drogie panie, rozumiecie to biologicznie. Mężczyźni nie. Ja mogę tylko patrzeć na was i podziwiać moją mamę i się tego od niej uczyć. A to jest cel uwielbienia, tak, żeby tak żyć jak kobieta, jak Maryja z Jezusem, jak wy, życie, które macie. Tak żyć Jezusem, podporządkowując Mu wszystko, bez pytań, wolno, nie wolno, trzeba, nie trzeba, tylko ja Go tak kocham, że ja Mu wszystko podporządkuję. I cieszę się z tego, bo Go kocham, bo życie jest we mnie. A zatem kobiety szalone dla Jezusa, dla pań, a druga książka bardzo dobra dla pani to jest Jesteś piękna.